Hej, siemanko, z tej strony Simi i witam was w drugim odcinku Thief Simulator, czyli symulatora złodzieja. Dzisiaj sobie pokradniemy po raz kolejny, a na tą chwilę musimy wybić okno w domu numer 112. No dobra. Oczywiście w czasie sobie pojedziemy do Lombardu, bo musimy opróżnić nasze autko. I nasz bagaż podręczny. Dobra. I teraz udajemy się do domu numer 112. Nie wiem, czy nie zrobimy tego bardzo głośno. Tak się nad tym zastanawiam. Zobaczymy, jak będzie tam sytuacja na miejscu wyglądała. Gdzie to będzie ten 112? W lewo, dobra. Czy ten do najlepiej będzie jechać? To on jest. Po stronie to trzeba tylko pętlę zatoczyć. I ten dom jest po drugiej stronie, dobrze. Tutaj pod górkę. To jest tamten dom. Dobra, ja zrobię to tak, że stanę sobie tutaj po prostu. Patrzymy jakieś... O, cegła. No. Czy ja mogę punkt umiejętności zręczności wziąć sobie? Nie. Czemu nie? Co jest? No nie wiem, mniejsza. Ale nie mogę tego zrobić, no trudno się mówi. Czy zostaje mi standardowo? Dobra, i długo. Także policja nie zdąży przyjechać. Policja już jedzie. Ale my sobie odjeżdżamy. Nas tu nie było, my nic nie zrobiliśmy. No. I prawidłowo. No, Vinny. Musisz nauczyć się otwierać standardowe zamki. No. I teraz wiem, czemu nie mogłem zrobić tego, co chciałem. No, będzie mi ten punkt umiejętności tu potrzebny. No dobrze. Kupmy zwykły wytrych. Bo on nam też będzie potrzebny. I teraz musimy się nauczyć otwierać standardowe zamki, tak? Tak. Dokładnie. Jak to mówię, łom jest wrogiem dobrego, chodź na Greenview 113, mają dobrą toaletę. Dobra. Przesiądźmy do kompa. W sumie to kupię. Reszta mnie nie interesuje, ja sobie poradzę. Dobra. Między 9 a 14 nikogo nie ma. W salonie cenna drukarka, dobra. 9 a 14. To zróbmy, że 8. Co się zdążymy przygotować? Hmm.
pojedźmy pod tym kibelek. To 13, tak? Tak. Czyli tutaj. Dobra. A ja tym autem tak stanąłem. I zaraz ktoś będzie się pruł. Dobra. Teraz nie powinno nikomu już przeszkadzać. Dobra. Weźmy się w pierwszej kolejności za to, za te drzwi. To jest gitara? Tak, gitara. One są zazwyczaj dużo warte, więc... Więc warto ją podnieść. Klucz do drzwi. Czy sobie wyjść możemy teoretycznie frontem? Okej. Okay. Mhm. Tak też nie chcę za bardzo dużo czasu na rozwój, ale cash się przyda. Co ja tu mogę buchnąć jeszcze takiego naprawdę cennego? Fazony one... Z tego co wiem... O, kuchenka mikrofalowa. Później będą... Kurczę, nie mogę mikrofali wziąć. Szkoda. Musiał po nią wrócić, to oznacza. No dobra, wróci się po to mikrofale najwyżej. Dobra, ja zabieram tą drukarkę. Bo ona mnie w sumie najbardziej interesuje. Z tego całego domu. No i jeszcze bym coś podwędził. Tak mnie kusi, żeby tam wrócić. I spróbować, więc... Ja tu się wyładuję. Wazon, wazon, telefon, telefon, dobra. Idę tam jeszcze raz spróbować co najmniej. Tam jest coś, co nam się przydać może. Mikrofala, która jest na Black Bayu. Tak, dokładnie. Można buchnąć coś jeszcze dużego. O, amplituder mogę wynieść. Telewizor wziąć w łapę. Nie wiem, a już routera nie wezmę, dobra. To co, telewizor bierzemy i spadamy stąd. O, kasa. Który wcześniej nie zauważyłem, dobra. To jeszcze, kurczę, może coś być. Ale nie ma. No dobra, to lecimy stąd. Teraz już więcej nic raczej nie ukradniemy. Już powoli nie mam miejsca, jedynie coś płaskiego, a że tam nic cennego takiego nie znalazłem, więc i to. Dobra. Na
możemy odjeżdżać. I robota zrobiona. Weźmy niezłego ekspresora dosyć. Do następnej roboty musisz nauczyć się wspinać po kratkach, jak ludzki pająk. Czaisz? Okej. Czyli będzie ciekawiej, bo będziemy obrabiać już jeden z tych domów, o którym mówiłem, że są dość ciekawe. Elektronika, mikrofalówka, a router też chcą. Stara gitara. Dobra. Rękawiczki do spinaczki chcę kupić. Nie stać mnie jeszcze na nie. A jak z punktami umiejętności? Czyli musimy zrobić tak. I tak. Ale też sobie powiększę plecak. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104 windshield. Greenview 104. Dobra, zrobimy to. I tak będziemy musieli tu wrócić, bo musimy rękawiczki i będziemy musieli kupić. Więc musimy do Lombardu najpierw pojechać. Welcome back. No siema, siema. Czy nie będziemy przypadkiem musieli jeszcze jakiegoś domu ukraść? Tak. Jeszcze będziemy musieli coś chyba ukraść. Nie wiem, pojedźmy do domu, zobaczmy ile to kosztuje. Rękawiczkę jeszcze raz, ale nie wiem, czy nie będziemy musieli. Nie jestem pewien czegoś ukraść. Chociaż chyba nie. Nie. Możemy je kupić, dobra. Dom 104 jest prostym tematem, więc nie będę tutaj wykupywał żadnych odpowiedzi. Ale wyniesiemy z niego ciekawy ubiór. Ale kroi się go to najlepiej nocą. Więc o, trochę uszkodziliśmy autko. No mówi się trudno. Więc sobie pośpimy do 23 do północy taką. Dobra, do północy. Dopiero teraz podjedziemy do niego. Zdążyłem oznaczyć lokatora sobie. Szkoda trochę. No ale dobra, cóż. Poradzimy sobie i bez tego. Dobra. Wspnijmy się po tych pnączach. Otwórzmy sobie tutaj wejście wytryszkiem. I od razu pierwsze co telewizor. Dużo rzeczy mogę zabrać, tylko jedno, więc weźmy głośnik szybko. Amplituner. Świeczniki, bazon. No i to wszystko, co wziąłem, jest na Black Bayu. Jak widzę, wystawione. Ta czara.
stacjonarny weźmy. Bo nakradliśmy wszystko, co ma wartość. Taką największą głośnika jeszcze jednego. Dobra, weźmy obraz dla Expa, chociaż nie będzie raczej dużo wart, ale... Chociaż dla Expa go weźmy. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Załadujmy to do fury. I opróżnijmy torbę, ekwipunek. Dobra. No nie, obrazu już tego nie schowam, więc go nie wezmę. O, hajsy. Nic innego nie ma. Ten aparat. A drugi telewizor w sumie tu był. No ale już dobra, teraz weźmiemy go przy kolejnej okazji. My na dół już schodzić nie będziemy. Hajs, gitara. Ja uwielbiam gitary, one mają zawsze... One dają zawsze... One są dużo warte. Dobra. Szybkie wybicie i długa. Ej, nie wyje alarm. O dziwo. Chyba się jeszcze nie połapali. Dobra. Mniejsza, nawet policja mnie nie goni na razie, więc jest dobrze. Myślałem, że alarm zacznie wyć czy coś, a tu o. Miła niespodzianka w sumie. I dobra. Czy słabo sobie radzi z zamkami? Poćwicz trochę. Poza otwieraniem zamków poziom trzeci. Dobra, zaraz poznamy. Najpierw zobaczymy, czy na Black Bayu coś możemy sprzedać. Złota czara. Świeczniki. Nic więcej. Otwieranie zamków poziom trzeci, dobra. Rozgryzta się spędzać za dużo czasu przed telewizorem. Bądź dobrym sąsiadem, pomóż mu. Zniszcz telewizor w domu numer 108. Dobrze. Zniszczymy telewizor w domu 108. Sobie jeszcze wykupię może... informacje. Po
Pomiędzy 11 a 17 w domu jest tylko jedna osoba. W salonie wisi cenny obraz, tak? 108. Garaż, toaleta, garaż, toaleta, dobra. Poradzimy sobie. Zrób to 108 wtedy. Stop. Nie kupiliśmy sobie automatycznego wytrycha, bo nas na niego nie stać, dobra. To się musimy tu wrócić po sprzedaniu rzeczy. Welcome back. Okay. Jeszcze tu mamy do trochę rzeczy na zbyciu. I dobra, wszystko. Teraz możemy jechać po wytrych. Automatyczny wytrych kup. Dobra. Jak to było w tej stółce? Od 12 w garażu, koleż jest dobra. Jaki mamy zaraz na parkingu troszkę. Dobra. Muszę sobie podjechać parę z tyłu w sumie, bo od tyłu będzie wyjście fajne. O. Dokładnie tu. Sobie przygotujemy bagażnik. I możemy w sumie wejść na górę i zrobić swoje. Skoro koleś jest w garażu, w pierwszej kolejności wyniosę jego obraz. Idziemy przez to okno, ja sobie go wyrzucać. Przez jedno z okien to wszystko. Jest safe, ale do safe'u to ja się na razie nie dostanę. Bo nie mam odpowiedniego wytrycha, narzędzi do otwierania safe nie mam. O, router. Szukana rzecz na Blackwayu. Drugi router w sumie. Uszkodzony ukłon. Zniszcz lub ukradnij duży telewizor, tak? Tak, ukradnę. Myślę, że na kradzieży więcej zyskam jego. Co ja z tym małym mam zrobić wtedy? Dobra, mały zostawię, bo obraz jest więcej wart przecież. Niosę duży telewizor i obraz. Z problemem niestety to, że jest to ograniczenie do sztuki,
Muszą się sztuki zgadzać, a szkoda. Bo na przykład zamiast tych dużych głośników ja bym wolał zabrać sobie móc na przykład dwa telewizory, a nie wszędzie jest takie miejsce, gdzie są duże rzeczy. A zabrać na przykład dwóch małych zamiast jednego dużego już nie można. A szkoda. Ale będziemy mieli później w przyszłości większe autko. To już się da dużo więcej zrobić. Sprawdźmy, czy jeszcze mamy co buchnąć. Będziemy się mogli zbywać powoli. Dysk twardy. Drugi. Trzeci. Ale trzy będą nam potrzebne do czegoś. Dobra, weźmy ten bazen dla expa chociaż. Spadamy. Co w tamtych... Ale tam byliśmy już, nie? Czy nie? Nie. Nie byliśmy. Jakbyśmy byli, to byśmy nie zostawili kasy nawet akurat. Ale ja nie chcę na razie. O, słuchawki, ale nie mam jest już. Co, mogę się tylko wazonu pozbyć, bo on jest nic nie wart. I jego kończą słuchawki. O. Tam może być długo stąd. Powoli. Dobra, jeszcze. A, jeszcze tu zajrzymy. Spadamy. Pusto. Tam już nie będę przeszukiwał teraz. Więc dobra. Mamy co mamy. I lecimy z tematem. Zaczniemy od głośnika. Tu bardziej ostrożnie, bo... lokator dość wyczulony się zrobił. Jego duży telewizor właśnie wychodzi z domu przecież. Już nie wróci do niego. Jego cenny obraz, w sumie którego zniknięcia nie zrównamy. Co, spadamy? Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, jakie dostaniemy punkty. Ocenę jaką? S. Lepiej, żeby nikt nie zobaczył swojego naszyjnika w Lombardzie. Rozłóż go najpierw na części. Dobrze. Jak będziemy sprzedać naszyjnik, rozłożymy go na części. Wejdźmy na Black Bay'a. Zobaczmy, czy... czy ktoś coś z tego potrzebuje? To router, dyski twarde, dobra. Dobra,
Pojedźmy jeszcze resztę sprzedać. I to będzie na tyle w tym odcinku. Lombard. Welcome back. Dobra, i sprawa z głowy. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie także o subskrypcji oraz zaznaczyć dzwoneczka. Trzymajcie się. Cześć. Press start.